Cześć wszystkim, jesteście na kanale Arturka. Dzisiaj kolejny dzień kolejnych kuchennych rewolucji, starych kuchennych rewolucji na moim kanale. To już odcinek 7 sezonu 5, czyli już jesteśmy w sumie w połowie starych kuchennych rewolucji. Dobra, zaczynamy. Malownicze Beskidy, a u ich stóp Nowy Sącz, oblewany wartkimi wodami górskich rzek. Miasto jak wiele innych, z elegancką XIX-wieczną starówką i ratuszem przy rynku oraz z blokowiskami na peryferiach. Jedny z nich podbić próbuje restauracja Campo di Fiori. Nazwy się zawsze w bólach rodzą. To tutaj odwołanie do Giordano Bruno, no do Miłosza może nie, ale plac z kwiatami w Rzymie. No to jakoś wszystko razem się poskładało i wyszło z tego Campo di Fiori. Nazwa stosu warta, a jednak życie ledwo się tutaj tli. Właśnie mija 15 lat temu, jak otworzyliśmy tutaj lokal. Czy człowiek potrafi gotować? Można w sumie zobaczyć po tym, jak on kroi warzywa albo cokolwiek. W tym przypadku widzimy, że no potrafią gotować. Albo przynajmniej znają się na kuchni, bo nóż w rękach potrafi trzymać. W międzyczasie zdążyłem otworzyć w Tarnowie, w Lublinie, w Rzeszowie. Szef otwierał sobie tam coś nowego, ale żeby to otworzyć, musiał skądś wziąć pieniądze. A te pieniądze były od nas brane. W efekcie pracownicy czują się niedopieszczeni. Można powiedzieć, że jesteś inwestorką i masz również udziały w tych restauracjach. Fajnie, ja bym na twoim miejscu się cieszył. Jestem karnerką, ale idę na synagogi, zrobię pizzę i zrobię kebaby, zestawy, także ogólnie wszystko tutaj robię. No szef, no to funkcja właściciela tego lokalu, no ale jak doskonale wiemy, no szef jest z Rzeszowa i jego tutaj nie ma. Byłem kilka razy w ciągu 3 lat, czyli bardzo rzadko. Powinienem być, no nie wiem, 2 tygodnie w miesiącu minimum. Czy tak bałagan jak go nie ma? Raczej bym powiedziała, że jest porządek, jak go nie ma. Bo jeśli on jest na kuchni, to tak jest bardzo ciekawie, wszystko wyrozwalane. Generalnie pracuję jak strażak. Czyli powiedzmy, tam gdzie się wali, tam jestem. Dlatego nie wiem, jak dalej będzie. Czyli mamy historię gościa, który ma dużo kasy, nie ma co z nią robić, więc pootwierał sobie dużo restauracji i sobie z nimi nie radzi. Bo nie może sobie znaleźć na swoje miejsce menadżera, który będzie tym wszystkim zarządzał. Ja wróciłem tutaj, bo no, jak widać, to jest źle. Bordello bum bum, mógłby powiedzieć Franek Dolas. A co? I w jakim języku powie Magda Gessler? Bardzo zagadkowe, brzydkie miejsce, tak na wstępie. Obawiam się wejść, ale... Psów wyprowadzać nie wolno. I do tej restauracji już bym nie wszedł, bo nie wolno chodzić z kluską. A niestety ja lubię wszędzie chodzić z kluską. No bo dobra, może wszędzie nie lubię chodzić z nią, ale do tej restauracji bym nie wszedł. Dobra, może problem nie tylko tkwi w tym, że nie ma tu pracowników i nie ma tu zgrania, ale również w tym, że tu jest syf totalny. Co to za kanapa w ogóle była? Ona wyglądała jak po przejściach. No taki mamy klimat, no pani Magda. Właśnie o to chodziło mi, żeby tu klient wchodził i od razu widział, że to ma lepiej niż te u nas w knajpie. Się sikał jakiś facet, nie mam tu jeść? Bo to są w zasadzie niedawno kupione meble, pomyłką była po prostu obicia, które się błyskawicznie... Ja się to w sumie nie, że jakiś facet nieznajomy się zasikał, tylko to mój pracownik za dużo wypił, no i niestety nie wytrzymał. Udo i po prostu mam dziurę. Wszystko jest takie poniszczone. Gdzie ty to kupowałeś, dziecko? Mi się wydaje, że... On to znalazł, jak macie pod blokami, różne meble zostawiają, to on właśnie sobie jeździł po Nowym Sączu i sobie szukał meble właśnie. No i stąd znalazł te wszystkie kanapy i tak dalej. Na zamówienie. Jest taki koszmar i brzydota. Dobra, Piotr, tak. Dawaj tą kartę i zobaczymy, co z tobą zrobić, czy też nic nie masz na sobą. Do odważnych świat należy. Dlatego Magda Gessler mimo wszystko postanawia zapoznać się z menu. Proszę bardzo. Kanibal. Jabolo. Kanibal. Joe. Skular. Reksio. Reksio jest nawet. Jo. No nazwy takie.
Co znaczy Aleksio? Że co? Szynka z psa? A możecie wszystkie tu przyjść do mnie, kelnerki? Wy jesteście tak ładnie ubrane i tak dalej, to dlaczego wy możecie tu pracować, jak tu jest jakiś syf? O co chodzi? Ja nie mam odwagi zjeść. Wasz dyrektor, chodź, szefuniu, chodź. Pokaż mi teatr kuchni. Już? Ona nawet nie zdążyła nic zjeść, a już chce jeść patrzeć na kuchnię. Dopiero 5 minuta odcinka. No, będzie się działo dzisiaj. Będzie się dzisiaj działo. Dzień dobry. Hej dzieci. Macie trochę trudne warunki pracy. O Jezus Maria. Mylą ma lat. Około 10 pewnie. I chyba nie był nigdy myty. Panie Mago, tak naprawdę ten pies już taki przyjechał do nas. Niestety kupowaliśmy go nowego, no ale nie wiem, co się wydarzyło i on już taki przyjechał. Próbowaliśmy go domyć, no ale nie wychodzi. No niestety nie wychodzi. Ty jest. No starania były. Nie do końca. Puść tam jeszcze raz. Ja dzisiaj się nie odważę, tak? Coś musicie zrobić z tymi meblami, wynieść. To nie denerwuj się, no coś... Nie wiem, może wrócę, ale ja dzisiaj nie mogę. Mi to stanęło. Na pewno wróci, bo to jest jej robota. Ona ma kontrakt podpisany, więc no wróci na pewno, więc o to się nie musicie nawet martwić. Słowem ciekawie, więc. Ma być czysto, ja jutro próbuję, macie zrobić z tym porządek. Do widzenia Państwo. Do widzenia. To jest chyba pierwsza rewolucja, którą oglądam, gdzie Magda przyjechała i w ogóle nic nie spróbowała, nawet nic nie zamówiła, tylko zobaczyła ile jest pizz i to tyle. No niestety, są warunki, w których nie da się nawet próbować. Smród, w którym nie da się żyć. Ekipa wygląda sympatycznie, niesłychanie. Ale jak oni mogą znieść taki syf? My przebywamy 14 godzin w jednym i tym samym pomieszczeniu, no to ciężko nam stwierdzić, czy rzeczywiście tak śmierdzi, czy nie. Tu się z nią zgodzę, ale rano jak przychodzisz do pracy, to na pewno czujesz, jak to śmierdzi. To na 100% musisz to czuć. Ale później, gdy tam jesteś dłużej niż pół godziny, no to wiadomo, że tego zapachu już nie czujesz. Czyli zostawiłeś mnie bez obiadu. Może warto spróbować. Jak nie będzie tych posikanych kanapów. Dziękuję. Macie całą noc na sprzątanie. Dobranoc. Dobranoc. Bo Magda lubi, jak są kanapy ostrane, a nie osikane. Ale zaskoczenie. No cóż, dzisiaj będę hodować głód, bo to miejsce nie jest do tego, żeby ani czegoś spróbować, ani tego zjeść. Po prostu zdemolowane meble, zdemolowany zapach, zdemolowane wnętrze i kuchnia. Absolutnie w ruinie. Myślę, że pani Magda wróci do nas jutro. Garniturki do szafy i sprzątamy, nie? 15 lat bez remontu. A noc taka krótka. Zleci chyba w 5 minut, jak szczęśliwie zakochanym. Boże, a te płytki, te żółto-niebieskie są tak brzydkie. Boże mój, najby mi się chyba do pracy nie chciała przychodzić do takiej kuchni. To jest tragedia. O poranku Campo di Fiori, czyli pole kwiatów, wciąż kwitnie. I można tu spotkać naprawdę urocze okazy. To się nazywa Campo di Fiori. To jest Campo di Mierda. Jedna wielka ruina, którą ja mam w ciągu 4 dni zmienić na cudowną restaurację. To żart. Niestety już na pierwszy rzut oka komplet mebli stoi jak stał. Dzień dobry. Ja prosiłam o generalne porządki. Ja sobie życzę to wszystko wyrzucić stąd, dobrze? Tak, tak. Chodźcie. Drzwiamy, panie Ewo. Idźcie pierwsi. Zaniedbania z okresu 3 lat, no trudno się usuwa nawet w ciągu miesiąca, to wymaga gigantycznej pracy. No ta osikana kanapa, to mogłeś to usunąć od razu, nie? Na pewno jak kelnerki sprzątają tam, to na pewno musieli widzieć, że kanapa jest brudna. Po kolei robię. Tak, macie półki. To są nasze sofki, stoliki, bardzo fajne, wygodne, nie ma co. Szef miał minę naprawdę posępną, smutną, oczy miał raczej załzawione, także ja nie wiem, jaki miał do nich sentyment, nie wiem, co w nich widział. Nie, że sentyment miał, tylko on w głowie trzymał, że on na te meble wydał chyba z 20 000 zł. Dlatego tego bolało.
Niech sobie pan to wyremontuje. Ja mogę panu udekorować, ale przecież kurwa ja remontów generalnych nie robię, tak? Ale no to my... No ale kurwa, czego pan ode mnie chce? Cała fasada jest do zlikwidowania. Jak można mnie wprowadzić w taki burdel za przeproszeniem, no? Campo di fiori, campo di merda! Ja panu nie zmienię budynku, który w zasadzie do wyburzenia. Niczym mitologiczna furia, Magda Gessler rozpoczyna prawdziwe dzieło zniszczenia. No ale te okno w kratkę, on to jest też tragedia. Bym się czuł, bym siedział w więzieniu, naprawdę. A w ogóle dziś widziałem chyba w Stanach Zjednoczonych restaurację, która właśnie jest z więzienia. To normalnie masz celę, wchodzi kelner, daje się jedzenie, zamyka tą celę i sobie normalnie siedzisz i jesz. Jakbyś się czuł w więzieniu. Dziwne to jest, ale jest. Nie będzie tej lodówki ani tych sałatek, zabierajcie to dzisiaj stąd. Proszę wyłączyć piec i kupić środki do likwidowania tłuszczu z metalu z piecu. Mi się wydaje, że byłoby lżej i taniej kupić nowy piec, niż wydawać setki tysięcy złotych na środki do oczyszczenia tego piecu. Ja już nie nazwałbym tego piecem, ja nie wiem co to w ogóle jest. Ten piec chyba ma więcej lat niż ja. I dotąd, dokąd państwo tego nie odszorują, restauracja jest zamknięta. I jak jeszcze raz zobaczę takie formy. Ja wiem, że ty na tym się najlepiej piecze. Ale to jest rakotwórcze. To jest kurwa znowu brud. To też jest ciekawie. A brudnej wody to się nie wylewa? Ja cię kręcę, ale ona jest zdenerwowana. Dawno takiej Magdy Gessler nie widziałem jeszcze. Kibelten opłany, nie można deski zmienić na świeżą. Trzaska do wyrzucenia. Do roboty. Za 2 godziny wracam. Jakie 2 godziny, Magda? Przecież oni się nie wyrobią w 2 godziny. Nie ma szans, żeby się wyrobili. Ja bym dał im 2 dni chociaż, ale nie 2 godziny. No nie ma szans. Ten piec tylko jeden dzień zajmie, żeby go doczyścić. Wątpię. Ja w to wątpię. Sywki, łaj, malaria. No dobra, to spontanie. Sywki, fimogiła, tak się mówi. Nie wiem, jak jest w ogóle sanepidem, bo kontroluje nas, dostaliśmy mandaty. Dostajemy różne upomnienia. A mi się wydaje, że właściciel ma kontakty w sanepidzie i tyle. Inaczej, innego wyjścia ja nie widzę. Już nie wspomnę o komornikach, którzy nas nawiedzają co tydzień regularnie. W przyszłym tygodniu byśmy zamknęli lokal. Komornik tu przyjeżdża tylko po to, żeby obiadek zjeść, a nie żeby zabrać jakieś swoje pieniądze czy coś. Nie, nie. Tylko na obiadek. No. Się kręcimy jak gówno betoniarce. To wszystko wygląda tak strasznie, jakby to wszystko było znalezione na śmietniku, naprawdę. No dobrze, że Magda Gessler tu przyjechała. A fajnie, bo przynajmniej będzie widać, jak będzie jechała. Teraz to mamy okno na świat, nie rek. Mi się wydaje, że Magda Gessler te kratki zdejmie z okien i da zasłony jakieś, bo to, te kratki to jest tragedia, naprawdę, to jest... PRL wita. Ale, obojowisko, a co ja znajdę w środku? Co to jest? Karton czy gips? Regips. Ściana. To jest ściana. No to też wywalamy. Żadę? Bar wzięty. I to z hukiem. To jest okej. Idę zobaczyć kuchnię. No. I zaczyna piec być czysty, co? Jaka szyba ładna. Zabrać mi te wszystkie poprzyklejane rzeczy stąd, te worki. Chcę mieć czystą restaurację, umyć kafle, bo będzie, gdy są takie kartki, to tymi kartkami się zbiera tłuszcz i na tych nalepkach też. Za duży bałagan, żeby to ogarnąć w jedną noc. Ja bym chciała się dowiedzieć, jaki tu jest problem i o co tu chodzi i co wy myślicie, jak naprawdę jest. Pracuję tutaj w tej chwili 3 dni, za moich czasów, lata temu, był inny kierownik i było całkiem inaczej. A ty ile czasu tu pracujesz? Ja 3, 4. Jak myślałam? Ja od niedawna. A ty? Ja to chyba najdłuższą stażystką. Kto jest za tym, żeby popracować nad tym, żeby to było miejsce, do którego się przechodzi? Ręka do góry, ci, którzy chcą. Ja nie wiem jeszcze, co wy potraficie. To jeszcze tak nie było. Ale dokąd ten piec nie będzie czysty, ja pizzy nie wiem. Uważajcie, żebyście nie przecięli jakiegoś kabla, bo jutro nie będzie działał. To możliwe jest. Połowa już nie działa po wczorajszej nocy. Naprawdę? Tak. Połowa pieca? Ale na tej połowie wszystko się da zrobić. Co my damy jeść ludziom, jak usiądzie ta połowa? Ja mówiłem wam, że lżej będzie kupić nowy piec, a teraz nie dość, że on wydał wszystkie pieniądze na chemię, to jeszcze będzie musiał wydać na elektryka.
Musisz wypożyczyć drugi piec pizzowy, od kogoś pożyczyć. Jak to ci wysiądzie, to już spalisz restaurację do końca, bo ja wtedy mam kolację, ty masz kolację, tu wchodzą goście i dostają surowe ciasto. Masz motyle w głowie. Nie wiem, ja was strzegnę. Jeśli ktoś chce ze mną porozmawiać, to czekam na zewnątrz. Jest szansa, ostatnia szansa, bo jutro już będzie albo dynamit w środku, albo... Na razie, dobranoc. Ciekawe, czy ktoś się zdecyduje porozmawiać z Magdą Gessler. Pracować po 14 godzin, jedna dziewczyna, cały dzień? Przesada. Za 5,84? 5,84, Boże mój. 5, a to jest 54 za 10 godzin. I plus do tego jeszcze 5, to jest około 70 zł. Masakra. 70 zł za 14 godzin. Naprawdę, ja nie mogę to uwierzyć. Może kasa jest potrzebna, no to pracujemy. Zaczynamy jutro od tego, że zatrudniamy wszystkich na biało, tak? No, każdy by pewnie tak chcieli. Chciał. Znaczy nie, no inaczej nie ma tej restauracji, bo ja nie pracuję z ludźmi na czarno. Ktokolwiek jest zatrudniony, to? No niby ja. Tylko gość. Tylko. Dobra, kompletna rewolucja, albo kicha. Na razie, dziękuję. Dziękuję. Oj, to było mocne podejście. Jakiego musi Piotruś pan mieć lekkiego ducha, żeby dać taki p***y? Zapowiedź prawdziwej rewolucji podziałała. Załoga haruje już trzecią dobę z dawno niewidzianym zapałem. Ekipy remontowe pracują dalej, tymczasem Magda Gessler dla załogi Campo di Fiori ma nowe, ciekawe wyzwanie. Zadzwoniłam wczoraj do Piotra, poprosiłam go, żeby sprowadził swoją ekipę z restauracji. Tu, to najpiękniejsze miejsce, jakie sobie można wyobrazić. Poznań. Najpiękniejsze miejsce, które można sobie wyobrazić. A w szczególności remont starego rynku. W sensie już się skończył, ale nadal to był najpiękniejszy. Tu oni pokażą, kim są, co potrafią w trudnej sytuacji. A jakiej? Zaraz zobaczę. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, dzieciaki. No, znaleźliśmy się tu po to, bo wygląda się trochę lajtowo, ale pewnie Piotr nie powiedział, że jedziemy na wycieczkę, tak? Tutaj pan Olaf się wami zajmie, pokaże wam, co musicie robić, żebym ja wiedziała, kim jesteście. Czy mogę na was liczyć w tej trudnej walce? O restaurację czy nie? Także do dzieła, panie Piotrze. Zobaczymy, kim pan jest, panie Piotrusiu, panie. Proszę. Pierwszy. Boże, szaleństwo. Co ma wspólnego gotowanie na kuchni ze zejściem z góry? No nic nie ma wspólnego, więc ja nie wiem, o co jej chodzi. Mam lęk wysokości, nie? No lipa trochę ogólnie. Ale zajebiście! Piotr! Jedziemy! Pięknie, ale trochę straszno. Mamy pierwszego zawodnika. Super jazda! Całkiem nieźle. Brawo, to było dobre. Dziękuję. Brawo. Jeszcze raz chcesz? Drugą, do góry. Pamiętaj to, o czym mówiłem. O, właśnie, bardzo dobrze. Patrz, tak jest. O, dobrze, jak klucz gęsi. Fantastyczne. Daję! Idzie, idzie. Już wierzę, nie leżę. Z mamą już mogę robić knajpę. Patrz na swoje stopy. Super, no. Ja mam lęk wysokości i bym się bał stąd zejść. Też zejść może bym zszedł. Skoro bym zobaczył, że na dziewczyny schodzą, też bym zszedł. Ale posrany byłbym, to na pewno. O, super. Oj, odchyla się. Migająco. No słuchajcie, zespół jest po prostu. No, zespół jest mega zgrany, mega odważny, nikt się w ogóle nie zabał, nikt nie powiedział, że on stąd nie będzie schodził, tylko wszyscy się fajnie, uśmiechnięci idą, mówią, dobra, też idę, wow. Tylko brakuje jeszcze, żeby Magda Gessler stąd zeszła. Przed nimi równie wymagające zadanie kuchenne, ale najpierw wizyta u konkurencji. Ja mam taki pomysł, żebyśmy zaczęli w ogóle pracę od tego, że oni nie będą mieli 5.30 na godzinę, tylko będą mieli... 5.50 będą mieli na godzinę. Wtedy gadałem z nimi i oni powiedzieli, że się zgadzają na 5.50, a nie na 5.15. Od tego, jaki jest obrót. W związku z tym od ciebie dostają jakiś procent i ten procent sobie ustalimy do jutra, inaczej oni zaczynają pracować. Okej? Okay? Ale to jest mega fajny pomysł na to, żeby mieć na przykład
tak jak oni mieli na przykład 5,50, dać im 5 zł na godzinę i do tego procent od utargu. Wtedy oni będą mieli większą motywację, żeby pracować lepiej, żeby lepiej obsługiwać ludzi i tak dalej, bo od ich pracy zależy ich wynagrodzenie. Karta będzie bardzo jasna, że są te pizze, które wam szły dobrze, ich nie wolno wyrzucać, powiecie mi, które. Dodamy 3, które są zupełnie inne. To będzie mało rzeczy, najlepszych rzeczy. Może być ciut drożej, natomiast ma być super. Czemu nic nie mówicie? Murowało was? Nie, no super. Dobrze, a ta kwaśnica jest niedobra? No więc proszę ją dokończyć. To nie wasz lokal, absolutnie nie wygląda zupełnie jak wasz. Czujesz to, jest czysto, przejrzyście, przezroczyście. Na razie jeszcze nie do końca ładnie. Zapraszam. Przez te kolejne dni i noce poznaliśmy się bardzo. Każdy zobaczył, na kogo można liczyć, z kim można współpracować i no i jak wygląda zespół. To wnętrze idzie w kierunku rzetelnej czystości, perfekcji, żeby jeść na czystym obrusie, czystym szkle. Tu wszystko trzeba będzie naprawdę sprzątać. Nie będziecie mieli szans na przekamuflowanie brudu w żadnym granatowym fotelu. By the way, to już jest trzeci dzień rewolucji, a Magda Gessler się nic nie zjadła. To już minęło 3 dni, za chwilę będzie 4. I to jest chyba będzie pierwszy odcinek, w którym Magda naprawdę nic nie zje w tej restauracji. To jest dopiero ciekawe. Państwo się zgodzą. Laboratorium pizzy. Panował tutaj wielki chaos. No a teraz już coraz lepiej to wygląda. Także myślę, że efekt będzie super. I to jest nowy piec, tak? Robimy pierwszą rzecz, właśnie tą pizzę płącką, czyli ze śliwkami na musie, ze śliwek, pomidorów, a z boczkiem. Potem robimy jakąś pizzę, którą wy wymyślicie. Zupę cebulową, krem z pomidorów. No i na deser placek pizzowy z węgierką. Trudno uwierzyć, że tyle się zdarzyło. Raptem z rudery zaczyna wyglądać powoli ładna restauracja. Będzie się nazywała Laboratorium Pizzy. Wszyscy widzą początek drogi. Piotr nie rozumie jeszcze nic. Może jutro dojrzeje. Aż nie poznałem tego budynku z daleka, jak pokazywali. Myślałem, że to był w ogóle jakiś inny budynek. Bo teraz jest na pewno lepiej, o wiele lepiej. Dzień ma otworzyć nową kartę. I wygląda na to, że wszystko może się udać. Nowa nazwa, nowa restauracja. Tylko proszę, żeby Magda Gessler zdjęła te kratki z okien, bo no to jest tragedia, naprawdę, to jest masakra. Masakra. I nowe wyzwanie dla młodych ludzi. Co to znaczy? Czystość, smak, organizacja i eksperymenty, które muszą jeszcze smakować i się sprzedawać. No, no. Skończyliśmy? Wow. Wow, a to jest ładnie, naprawdę. To, co było, to, co jest, no to jest niebo i ziemia. Mega ładnie zrobili. To wszystko jest w 3 dni. Świetnie. Z tym trzeba coś zrobić. Piotrek! No nie ma pana Piotra. A gdzie? Na zakupach. My jesteśmy szefami, a nie wiem, przechodzień? Bo jak go nazwać? Jego nie ma. Po co pojechał? Po mięso? Nie. Wywary są zrobione. Bo za mało jest zrobionych rzeczy. Trzeba było tempo podkręcić. A możemy robić już zupę cebulową? Jasne. To obierać cebulę i kroić, tak? Z 20 sztuk. Obrana jest. Pokroić w pióra. 20 cebul w pióra. Mieliście załatwić umowę o pracę. To jest zrobione? Nie. A czy mogę poprosić cały zespół, żeby mi to powiedział? Czy jest tak samo? Bardzo proszony jest cały zespół na salę. Zaraz się okaże, że cały zespół ma umowę o pracę, tylko ta pani nie ma umowy. Na cwaniak. I to dużej klasy. Czy jesteście zatrudnieni? Tak jak obiecał mi Piotr, że będziecie zatrudnieni? No tak czy nie? Nie. Wy musicie się czuć bezpiecznie, a wy się czujecie kompletnie w dalszym ciągu na tej dużej górze, tak? Jeszcze nie zjechałyście po linie, tak? Może, a różnie można zjechać. Ja udaję, że Piotr jest normalny i że zaraz tu będzie. W związku z tym szybko idziemy do kuchni i robimy najwyżej my zjemy obiad. Nie goście. Takie jest wyjście. To trzeba wstawić do gotowania, tak jakby na kompot, dobrze? Pojawił się smak, zmienia się i szyld na przystawkę z punktu widzenia klientów. Mamy naczynia do zupy, żeby zapiec ją? Nie, chodzi mi o zupę, to znaczy, żeby każdemu dać cebulową. Nie mamy. A co więcej, szefa wciąż nie ma. No co, no jak wszyscy krzyczą, to ja też sobie pokrzyczę. Czemu nie? Jej można, mi nie? Mogę też sobie teraz. Zróbcie pauzę i sobie tak z 2-3 sekundy pokrzyczcie. Ciekawe, co powiedzą na to wasi sąsiedzi.
cebulą, bo co mam tego zrobić? Wariuję. Ja też już wariuję, oglądając czwarty odcinek Kuchennej Rewolucji w dwa dni. Naprawdę, ja już też zostaję na web. Ja już dzisiaj budziłem się i mówiłem: Magda Gesser jedzie, Magda Gesser jedzie, szybko sprzątamy. A później się okazało, że to był tylko sen i na szczęście Magda do mnie nie jedzie. Dzień dobry. Nie, to nie jest dobry dzień, proszę pana. To jest makabra, ponieważ pan mnie puścił na minę, nie ma pan kuchni, tylko ma pan kuchnię na butle. Tu się garki nie mieszczą, więc po co mamy coś gotować, jak nie mamy na czym? Ja nie wiem, po co pan mnie zaprosił, bo pan, ja tracę czas. I a ludzie, żal ludzi. Fajnie, zabrałabym panu kibek 5 minut, bo jest dureń. Dureń! Żebym ja czekała na zaopatrzenie, do tej godziny nas pracować? Piotr! Na czym chcesz ugotować ten sos? 10 godzin gotował się rosół. Po co wsadzasz ludzi na minę? Trzeba powiedzieć, tu można zrobić tylko pizzę i nic więcej. A gdzie są kokilki do cebulowej? Nie ma. No i co ty myślisz, że ja z tym zrobię? Proszę podać waszą pizzę, taką jak zawsze. Jak nam się ugotuje cebulowa, to będzie. Ja umywam ręce. Będzie to, co jest. Ja nie mogę nikomu pomóc, jak ktoś sobie sam nie chce pomóc. Ej, nie mogę, normalnie nie mogę. Byście otwierały kiedykolwiek wino? Nie wiem. Tak, otwieraliśmy wino kiedykolwiek, ale nie w butelce, tylko w kartonie. Jest i chce się tam przechodzić. Brawo dla tych, którzy wymyślili ten wystrój, naprawdę jest ładny. Są podpisane? No gdzieś chłopaki mają, wzięli. Podpisane? No to kurwa, o co chodzi? Wydajemy zupę, podpisujemy, okej? Tak, okej. Okay. Już. Powoli nitla. Obiad będzie skromny, obiad o kolację, natomiast mam nadzieję, że smaczny. Jest to początek działalności w laboratorium, bo to trzeba wszystko sprawdzić. Wyczyszczone już jest. No a sprawdzian, teraz ocenicie sami. No i żeby było wszystkim na zdrowie i na miłość, i na dobry żołądek, i na apetyt, żeby to miejsce rzeczywiście kojarzyło się z czymś bardzo smacznym, bo załoga młoda jest i wydaje mi się, że sympatyczna. Dziękuję bardzo i zaczynam dawać jeść. Jeżeli kiedykolwiek wejdziecie do restauracji i zobaczycie na ścianie, że jest lustro, to musicie wiedzieć, że A. Albo to jest restauracja Magda Gesser, B. Albo to jest restauracja po Kuchennej Rewolucji, albo C. To jest restauracja ludzi, którzy oglądają Kuchenne Rewolucje. A łyżka gdzie? To jest to? A nie miała być z metalu? To jest z miarką, lepiej się daje. Mamy mierzyć każdemu? Odmierzać jedzenie ludziom? Boże, on jeszcze to powiedział naprawdę przy wszystkich, że on chce odmierzać ludziom jedzenie. Nie tędy droga. Teraz jestem przekonany, że ta knajpa nie działa. Sama się zastanawiam, cały czas nad tym myślę. Co tu się dzieje w ogóle? Jak mogło do czegoś takiego dojść? Ale do czego? Że są ludzie w tej restauracji, to się musisz cieszyć, a nie się zastanawiać. I do pracy się weź lepiej, a nie gadaj. No macie rewolucję na żywo. Żadna ściema. Ja ledwo żyję, tak? No, pani Maria. Bardzo proszę. Jest gorąca. Jest taka, jest to typowa francuska zupa zapieczona z serem gruyère w piecu, na karmelu, białym winie, chardonnay. Mam nadzieję, że jest warta tego całego dnia. Twoja mina, kiedy przypominasz sobie, że zostawiłeś prostownicę włączoną w domu. Co się stało? Błagam cię, powiedz. No nic się nie stało, po prostu. No nic się nie stało, po prostu mi się kupy chce naprawdę, a mamy tylko jedną toaletę, a jest tam teraz klient siedzi, no muszę wytrzymać, pani Magdo. Nie mam siły na ten wstyd, no. No co? Na ten wstyd. Na tym sypie? W ogóle na to wszystko, to jest jedna wielka porażka. On ci coś powiedział? Nie, absolutnie. Ale dlaczego płaczesz? No bo pani odjeżdża, ja muszę znów to zostawiać z tymi debilami wszystkimi. No Magdo, naprawdę, zabierz mnie z sobą, proszę ciebie. Tak chcieliście wpaść dobrze, a tak wyszło, tak? No tak wyszło, że to jest jedna wielka klapa. Ale powiem ci szczerze, nie, nieprawda. Ta zupa jest pyszna i pizza... Ja wiem o tym, pani Magdo, ja pani wierzę, naprawdę. Ale to, co się tu dzieje, to ja już nie mogę, no normalnie nie mogę. No żeby głupiej k***a walki nie było, no to niech szlak wejdzie, no. Ale damy radę, no nie ma chochelek, można to potraktować jako najbardziej dowcipną restaurację w mieście. To jest raz, a dwa, że można rękoma nakładać. Klient trzyma, ty tak bierzesz, cyk, nakładasz mu. Pytasz, jeszcze dokładki czy nie? A czy może pan chce to mięso? No to bierzesz rękę, cyk, mięso mu dajesz do talerza.
Wszyscy będą zadowoleni. No i szef zaoszczędzi na chochli. Jezówka może? Oczywiście. Przepyszna. Cebulową, która bardzo smakuje. Bardzo dobra, już nie. Pyszna. Nigdy takiej dobrej nie jadłam. Super pasuje do aury na zewnątrz. Podpisujemy tę umowę o pracę, jeden po drugim. Dzisiaj mieliśmy podpisać umowy, ale oczywiście tych umów tutaj nie było, więc trzeba było za nimi jeździć. Masz to w Coś ten właściciel nie jest zadowolony, że oni mają umowę i chyba jak Magda wróci, to już nikt nie będzie miał żadnej umowy o pracy. Potrzebny nam jest szef, ale jeżeli on ma zamiar uciekać tak jak dzisiaj, że pojechał ze składnikami dwoma i go nie ma cały dzień, no to ja tego nie widzę. A ja widzę, niech na swoje miejsce da jakiegoś menadżera, który będzie rządził, kiedy szefa nie będzie. Od tego ma swoich pracowników, żeby, prawda, wysłać ich na zakupy. Przecież on jest szefem, zarządza ludźmi w zasadzie. No to coś oznacza. Nie, po prostu on ucieka od odpowiedzialności. On po prostu nie wie, co ma robić z sobą, nie wie, jak ludźmi zarządzać. Dlatego wszystko zostawia i sam sobie idzie na zakupy. Pizza jest wyśmienita, jest taka inna, taka nasza i sądecka. Kiedyś to było po prostu źle. Brudno, brzydko, śmierdząco. W ciągu tych czterech dni, co się wydarzyło, to nie do uwierzenia. W tej chwili mi się bardzo podoba, bo jest tak świeżo, czysto. Wystrój jest inny niż we wszystkich lokalach w mieście, bardzo mi się podoba. Zmiany w dobrym kierunku, naprawdę. Laboratorium pizzy uważam za otwarte, ale rzeczywiście jest to eksperyment. Ja też uważam za otwarte, ale jak długo będzie otwarte, no zaraz się przekonamy, zobaczymy. No i w ogóle obstawiamy, za ile tygodni wróci Magda Gessler. Ja myślę, że po 6 tygodni, 6-7 tygodni myślę. I ja wiem, że w komentarzach jest jeden facet, który zawsze wie, kiedy Magda Gessler wraca. Pozdrawiam ciebie. To wszystko zależy od Piotra. Na razie jego notowania są bardzo niskie. Strasznie mi przykro, ale tak jest. Nie mam pojęcia, jak to określić, co o tym myśleć. To jest, nie wiem, jakiś cyrk. Nie wiążę tutaj przyszłości w ogóle z tą pizzerią. A jeszcze po tym, co w ogóle przeżyłam przez te 4 dni, to jest naprawdę kompletna porażka, bo naprawdę nie znałam go z takiej strony. Jeżeli się wszystko ruszy, no to myślę, że tutaj zostanę. Jeżeli będzie dalej tak, jak jest teraz, no to nie bardzo. Jakiś czas na pewno będę pracował. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak to będzie prosperować dalej. No i główna sprawa, zarobki. Cieszę się, że mam takich pracowników. To był montażysto, który to montowałeś. Ty jesteś najlepszy, naprawdę. Kocham ciebie. Brawo, to było dobre. Powracam do laboratorium pizzy. Jest duża zmiana. Wokół tej restauracji, pizzerii, pachnie dobrą pizzą. A co się dzieje w środku? Czy Piotr sobie dał radę z załogą? Czy załoga jest dalej razem z nim? Czy im płaci? Czy jest powiedznik korekt? W ogóle zaczniemy od tego, czy ta sama załoga jeszcze pracuje w tej restauracji. O, to jest fajne pytanie. O, pani jest na miejscu. Ta pani była już tutaj. Wszyscy zostali, czy tylko pani? Część została. Tak? A kto? Kogo nie ma? Nie ma Magdy. Jednej z kelnerek. Jak nie ma Magdy, jak przyjechała właśnie Magda? Co ty gadasz? I nie ma naszego kierowcy Adriana. A reszta dlaczego została? Bo jest jako tako? Czy jest dobrze? Jest dobrze. Jest bardzo dobrze, ale jest dużo ludzi, ja widzę. Przepyszny. Dobrze ugotowany ryż, al dente. Co to? Zupka cebulowa. O Jezu, ile tłuszczu na wierzchu. Co byście dzieci zrobili? To jest do słoika do domu, poproszę. Nie wiem, dlaczego tak dużo tłuszczu? Ładnie pachnie. Ale jest pyszna. Usiądziesz ze mną chwilkę pogadać? Powiedz mi, jak jest naprawdę teraz? Po prostu jest masakrycznie. Naprawdę? Strasznie. Duży ruch. Tak, ludzie dzwonią, składają rezerwacje. Ale bardzo smaczne jedzenie. Płaci szef? Płaci, wypłaca. Wypłaca. Po wizycie pani Magdy Gessler pieniądze nam się poprawiły, zarabiamy więcej. Tak jak się umawialiśmy z szefem, premię od utargów mamy, stawkę godzinowo podniesioną mamy.
No i dlatego, tak jak mówiłem, pracownicy teraz chcą pracować, a nie, że oni wszystko mają w dupie. Teraz od nich zależy, jaką będą mieli wypłatę. Dzień dobry. Bardzo proszę, może usiąść tu, ty tu. A, cześć kolega. Konkretnie, strasznie cię lubiłam i lubię cię chyba do dziś. Siadajcie, coś wam opowiem. No, moje gratulacje. Jedzenie jest zarębiste. Ciut za tłusta ta zupa cebulowa, ale smak jest taki jak mój, albo może lepszy. Pyszny. Mam nadzieję, Piotr, że nie odpuścisz teraz. A jak cię za dupę złapę i wszystkim opowiem, że go kłamiesz. A wy macie ode mnie w prezencie mój portret. I to jest dla laboratorium pizzy Magda Gessler. Wow, ładnie. Naprawdę. Ona to zrobiła tylko długopisem i herbatą. Taszetką ma herbatę. Ładnie. Jedna kobieta ma talent. Dziękuję. Nikomu jeszcze takiego autorskiego własnego portretu nie powiesiłam. Mam nadzieję, że ta Magda Gessler będzie was pilnować na co dzień i nie wpieprzycie kuchni, która jest naprawdę w tej chwili na bardzo wysokim poziomie. Taki trud, jaki wsadziliśmy tutaj w to wszystko i tyle pracy, ile wsadziliśmy tutaj, podejrzewałem, że będzie taka opinia, nie byłem tego pewien na 100%, ale no jest fajnie. No jest fajnie, to zaraz zobaczymy, czy jest fajnie. Dobra, laboratorium pizzy. Zamknęli w 2013 roku. Jest napisane, że wszystko przez właścicieli lokalu, którzy wynajmowali ten lokal. To wszystko przez to, że przez właścicieli kamienicy, którzy wynajmowali ten lokal. Ponieważ niedługo po emisji programu Magdy Gessler zażądali od nas płacenia kaucji za lokal w wysokości 15 tysięcy złotych. Ciekawe, dziwne to jest, no ale mówiłem, że ten lokal nie przetrwa. Dobra, obejrzeliśmy kolejne Kuchenne Rewolucje, to już 7 odcinek 5 sezonu. Dziękuję wszystkim, że byliście razem ze mną. Zostawcie na koniec łapkę w górę. Napiszcie w komentarzach, co dzisiaj jedliście na obiad. Bo ja na przykład już nie mam pomysłu, co mam gotować u siebie w domu. A więc może coś ciekawego od was sobie podpatrzę. Dziękuję wszystkim i widzimy się już wkrótce. Cześć.